W tym odcinku coś na temat, bo ktoś tam kiedyś mi mówił, że on to nie lubi Visual Studio, on w ogóle nie lubi, on w notatniku będzie pisał kody. Więc ja pokażę wam coś, jak to, ja też lubię, wiadomo, pokazywać różne rzeczy. I oczywiście mamy taki tutorial na temat Command Line Kompilator CSC, czyli kompilator języka C#. To jest kompilator, jak zainstalujecie sobie bibliotekę .NET-a Microsoftu, no to macie różne wersje tego frameworku, oni to nazywają szkieletu, tak, .NET-a. Tu macie wersję 3.5 i wersja 3.5 ma ten kompilator języka C# do wersji 3.5, tutaj wersja 4. Ktoś powie, a gdzie jest wersja 4.7 i tak dalej, i 4.5? No akurat nie mam na swoim komputerze. Wiecie, ale no nieważne. Mamy tutaj gdzieś kompilator, on się tu ukrył pod postacią nazwy pliku, jednego z tysięcy plików csc.exe. Kompilator, właściwości, weźmy sobie szczegóły, widzimy wersja produktu 4.7. O, mamy kompilator 4.7, dobra. I widzimy Visual C# Command Line Compiler. No, i ktoś powie, dobra, to ja okienkowe aplikacje będę tworzył sobie w notatniku. No to jest taki tutorial na stronie Microsoftu, tutaj, o kurczę, gdzie to jest po stronie, how to create a window form application z linii poleceń. I macie, kopiujecie normalnie tutaj ten kod, a na końcu jest cały listing tutaj, o, kopiujecie to, po prostu tworzycie plik w notatniku i taki plik w notatniku ja sobie tu stworzyłem pod nazwą okienko. Gdzie to jest okienko? Nazwa okienko, bo to tworzy okienko. O, okienko, tutaj on jest. Mogę go sobie tam edytować i tak dalej. I on tam zawiera kod, który jest... O, to jest ten kod. No i ktoś powie, kurczę, ja lubię wiersz poleceń, wiecie, no to sobie skompiluję. Coś takiego. CSC, okienko, CS, tworzy się okienko.exe i uruchamia, wow, okienko mi tworzy się, prawda? Można w ten sposób. Czyli wiecie, można normalnie kod, tutaj w tym kodzie jest dokładnie napisane, krok po kroku, że najpierw musicie przestrzenie nazw zaimportować, zadeklarować, stworzyć klasę, która dziedziczy po klasie form, bo tworzycie formularz, formatkę, jak to się mówi, jaki formularz, no, formatkę, dodajecie konstruktor, więc potem w co macie main, ta metoda main ma specjalny atrybut sta thread. Co to jest ten atrybucik, to tutaj możecie sobie wyczytać, możecie kliknąć prawym klawiszem, wszystko jest dostępne w internecie na stronach Microsoftu. Trzeba dodać tutaj tak zwane zdarzenie kliknięcia przycisku w tym wypadku, czyli widzimy, że tworzony jest obiekt klasy button, czyli przycisk. W konstruktorze klasy form1, bo klasa się nazywa form1, która dziedziczy z głównej klasy stworzonej przez firmę Microsoft, bo to jest wasza klasa, to jest klasa stworzona przez firmę Microsoft, form. Tworzony jest przycisk nowy. Nowy przycisk, dodany jest rozmiar tego przycisku, lokalizacja, punkty 30, 30, XY położenie na formatce i pojawia się informacja, tekst przycisku click me, no, czyli tutaj click me się pojawia, dodanie tego przycisku do kontrolek, no i co, i zdarzenie kliknięcia jest button click, w momencie, kiedy jest przycisk naciśnięty, wyświetlana jest wiadomość Hello World. No, prosty kod, nie trzeba tu tłumaczyć. Ale wiecie, możecie pisać w ten sposób, czyli możecie nie korzystać z IDE, ale prościej jest, wiecie, wejść w Visual Studio, na przykład 2015, 2017, 2008 i tak dalej, nie ma znaczenia tak naprawdę. Te wersje Visual Studio są dostosowane do odpowiedniej platformy .NET i ułatwiają pracę. Możecie stworzyć ten projekt w ten sposób. Wiecie, nie trzeba linia po linii wpisywać, tylko jest aplikacje Windowsowe i Windows Form Application. I no, nie wiem, okienko
2 na przykład to nazwę. Naciskam OK i z tego projektanta cały tworzony jest projekt. Już mam tą formatkę i teraz wystarczy co? Wejść na toolbox i wiecie, nie wiem, wpisać buton, bo mnie interesuje umieszczenie tego butona w tym momencie, o tutaj. Mogę sobie go, nie wiem, zmienić w ten sposób. Klikam dwa razy, nie wiem, wstawiam ten tekst, co ma się pojawić, message box, co ma się pojawić po kliknięciu, naciskam start. Więc wiecie, nie musiałem używać linii poleceń, więc i tak samo mi się pojawi tekst, hello world. I to jest to samo, co ta aplikacja robi tutaj, jak na początku filmu stworzyłem, też jest click me. O, nie zmieniłem nazwy przycisku. Ale wiecie, jak piszecie tutaj taki kod, no to musicie tak dokładnie określić rozmiar 40x40, 30x30 położenie, a ja to wszystko mogę tutaj w designerze zmieniać. Mogę zmieniać wielkość formy, mogę mieć taką formatkę, mogę umieścić przycisk tutaj, mogę go powiększyć do takich rozmiarów, wiecie, i to wszystko mi się automatycznie samo robi w kodzie, więc ja tutaj jest view code i zwróćcie uwagę, to robi mi sam designer, ustawia mi, widzicie, o, on tu mi wszystko sam robi, więc wiecie, nie trzeba się bawić, bo to jest, ktoś wymyślił takie coś jak projektant. Teraz jak uruchomię, zwróćcie uwagę, no to się pojawia taka formatka z kliknięciem, prawda? Więc to tak naprawdę, wiecie, no i po to został stworzony Visual Studio i projektant, takie narzędzie jak Form Designer, które ułatwia projektowanie po prostu graficznego interfejsu użytkownika i to mogę sobie poprzenosić różne kontrolki, tak? Oczywiście te same kontrolki mogę potworzyć, pisząc łopatologicznie, na przykład checkbox, new check, checkbox na przykład, klasa, wiecie, położenie, rozmiar. One się powtarzają, te właściwości tych kontrolek, ale po co sobie utrudniać życia, po to jest designer do tego, no. I już, wiecie, w parę sekund można sobie ładnie, bo tu jest masa tych kontrolek, tak, można sobie ładnie to wszystko potworzyć, tak. Jak jakaś kontrolka się nie mieści, to mogę sobie powiększyć moją kontrolkę, formularz główny, no, wiecie, no to tak to działa, nie ma co tutaj wymyślać, bo to mówię, projektowanie interfejsu użytkownika jest bardzo ważna jest bardzo ważną sprawą z punktu widzenia użytkownika, on korzysta na co dzień, będzie korzystał z tej waszej aplikacji, więc musi być, no powiedzmy, nie musi być super ładny, ale musi być po prostu funkcjonalny i łatwy w nawigowaniu. Ja mam z tym problem od wielu lat. To nie jest tak, że ja jestem, wiecie, specjalistą od UI. Bo są ludzie, którzy mają dar. Tak samo jak są projektanci, nie wiem, nowych mebli. Wiecie, oni projektują, oni wyznaczają standardy. Ja jestem tylko osobą, która wykonuje zadanie. Jeżeli checkbox ma być zaokrąglony, to będzie zaokrąglony. Jeżeli ma być kwadratowy, rogi mają być takie 90 stopni, to będą, wiecie. Więc no, to mówię, no ale tak naprawdę korzystajcie z narzędzi typu właśnie Visual Studio i inne tam IDE, które mają takie wbudowane designery. Więc większość ma, jak Eclipse i tam IDE, te IDE, a nie musicie przecież pisać, wiecie, i kompilować za pomocą, nie wiem, kompilatorów CSC z wiersza poleceń. Można, ale nie musicie tego robić, no. To takie wideo dla początkujących. Trzymajcie się, cześć.